Cześć. Mamy 12 czerwiec, niedziela. Tak króciutko pokażę Wam, jak sytuacja na Goldenie. Robiłem tu zaraz po kwitnieniu, jak większość kwiatów przekwitła, pomonitem i mniej więcej dwa, maksymalnie, no praktycznie 3 tygodnie po tym poszła benzyna adenina. Dałem 180 gram czystego składnika na hektar w dużej ilości wody, no praktycznie 1000 litrów wody tu poszło. I zobaczcie, tak to wygląda z bliska. I zaraz coś Wam pokażę fajnego. Teraz się oddalamy. A taki jest efekt na ziemi. Leżą wszystkie zawiązki zróżnicowane. Wszystko, co praktycznie miało spaść, spadło, zostały zawiązki, które mają zostać. Więc przerzedzanie zadziałało. Zobaczcie tu. Tu są takie długie zawiązki i one się bardzo mocno trzymają. Zostały 2-3 z tego względu, że nie było tu centralnego zawiązka, kwiatu centralnego. I macie, są tu dwa zawiązki. Jeden mniejszy, drugi większy. Zaraz tu zoomujemy. O, i patrzcie. Pyk. I spada. Tak to wygląda u mnie na Goldenie. Pierwszy raz go przerzedzałem. Powiem Wam, wcześniej się bałem, bo to a to przymrozek, a to coś, więc bałem się o to, że no nic na nich nie zostanie. Teraz widzę, że zostały zawiązki dosyć duże, fajne. U góry. Mam nadzieję, że to się teraz tylko utrzyma, wyrośnie. Jeszcze czeka mnie ostatni raz giberelinami tu, żeby ewentualne ordzawienia zlikwidować, żeby nie było tych ordzawień. Prawdopodobnie poniedziałek, wtorek, gibereliny. Wszystkie zawiązki lecą, te, które mają się nie trzymać. Te, których ma nie być, spadają. Teraz sobie jeszcze przejdziemy do starego Goldena. Zobaczyć, jak sytuacja na starszym. I widzimy się na starszym Goldenie. I jesteśmy na starszym Goldenie. Słuchajcie, tutaj będzie praktycznie to samo. Zobaczcie. To, co ma wisieć, zostanie. To, co ma spaść, poleci. Spróbuję tutaj szarpnąć drzewem. Zobaczymy, co się będzie działo. Wam nie widać tego, to tak jak na młodym, ale leżą zawiązki. Już część wcześniej opadła. Zobaczcie. Także tu się fajnie zróżnicowało. Zostają takie, no są troszkę drobniejsze niż na tych młodych, no ale to są starsze drzewa. Wszystko to, co nie jest potrzebne, spada. Więc mam nadzieję, że to się tego goldenika tylko teraz utrzyma tu. Że on wyjdzie fajnie. I że będzie dobry towar. Za rozsądną cenę. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.